pieniądze są tylko instrumentem funkcjonowaniu ekonomii, funkcjonowaniu gospodarki. I to wszystko. Nie chciałbym być w tej grupie społecznej, dla której celem są pieniądze. Oscar Wilde chyba powiedział, że przede wszystkim trzeba starannie wybrać rodziców. No ja miałem to szczęście, że jestem drugą, a może nawet i trzecią generacją. W związku z tym z przedsiębiorczością jestem oswojony jak gdyby od dziecka prawie, że wysałem z mlekiem matki. Myślę to postrzeganie tej ekonomicznej rzeczywistości. Ale tu się recept nie da postawić. Okres kryzysu i tego, co się w tej chwili na świecie dzieje, to jest fantastyczny moment dla ludzi, którzy mają wyobraźnię, bo dzisiaj można oczywiście zastanawiać się, jak ratować swój majątek, czy ratować swoje firmy, redukując koszty, nie wiem, redukując personel, ograniczając pomysły, albo wręcz przeciwnie. Przede wszystkim zrozumieć, że świat się potwornie zmienił i że na tym świecie Europa to już tylko 7%. To jest tylko 500 milionów wśród 7 miliardów ludzi. Ten, kto nie zrozumie, to jest skazany na porażkę, a ten, który zrozumie, jest skazany na sukces. Hasło, które kiedyś było, że myśl globalnie, działaj lokalnie, powinno być hasłem, które nam przyświeca. Ja uważam, że dzisiaj, w dzisiejszym czasie, myśl globalnie i działaj globalnie. Bo nie ma czegoś takiego. Dzisiaj 85% całej tekstyliów jest szyte w Azji. To są fakty. My od tych faktów nie uciekniemy. Ten świat już jest jednym światem. W związku z powyższym inne myślenie nie ma racji bytu. I moja obecność w tych krajach afrykańskich jest tylko potwierdzeniem tego faktu. Dzisiaj uważam, że dla Polski, dla Polaków, nawet Polaków, ja bym kładł nacisk przede wszystkim na nas jako Polaków, uważam, że więcej mi się udaje robić, bo otwieram nawet nie tylko drzwi, ale przede wszystkim świadomość faktu, że Polak może wygrać strzelem w Afryce. Czemu nie? Zapomnijmy o tym myśleniu, że to ja wykupiłem Shella, nie Shell mnie. Kupiliśmy pole numer 42, produkcyjne pole, które ma potencjał do 3,5 miliarda baryłek. Gdzie Shell produkował 15 tysięcy baryłek, my produkujemy już dzisiaj 30 tysięcy baryłek. Do końca roku mamy zamiar dojść do 80-90 tysięcy baryłek dziennie, a w przeciągu najbliższego okresu roku, półtora roku do 200-250 tysięcy baryłek. To znaczy tyle, ile Polska zużywa codziennie. Ja byłem tak ostatnio zapytany przez jednego z dziennikarzy na świecie, czy ja się nie boję inwestować w Afganistanie, w Nigerii, Tanzanii i podobnych krajach. Prawo nie rządzi, gdzie biznes nie jest bezpieczny. No, ale ja mu na to odpowiedziałem, że uważa pan, że bezpiecznie jest kupić bank, na przykład w Grecji. Pytanie mówi, przepraszam, cofam. Jeżeli my mówimy o Grecji, mówicie panowie, że to tak ważne, że z powodu Grecji może się Europa zawalić. A z powodu Lagos to nie może 30 milionów, gdzie jest 3 razy więcej czy 4 razy więcej ludzi w całym jednym mieście niż w całym kraju. Gdyby tym ludziom dano te miliardy, ja jestem przekonany, że oni by zrobili z nich 1000 razy większy pożytek niż nasi kochani, których szanuję, lubię, uwielbiam Grecję. Ale jak gdyby ostatnie lata wskazują na tym, że ich umiejętność wydawania, mówi się o tym, że Grecja jest najbiedniejszym krajem w Europie, a Grecy najbogatszymi ludźmi. I tych Greków, których znam, potwierdzają ten fakt. Teraz możemy Grecji pomagać, z drugiej strony Hiszpanii. Jeszcze raz, można również wziąć, zaciągnąć kredyt nie na konto dzieci, ale można też na konto wnuków, prawda, bo to też jest możliwe. Tak długo, jak te banki będą to finansowały.
ale z tego nie masz żadnych dodatkowych efektów. No jeżeli ktoś, bank chce finansować bankruta, no to jest jego sprawa, ale dlaczego za to mają płacić wszyscy klienci tego banku? Tego nie potrafię zrozumieć i dlatego... Państwo, kraj to co innego niż... To nie jest co innego. Jak ktoś myśli, że to co innego, no to tak to funkcjonuje. Może jest zdrowiej. Dopuści tego bankructwa, bo w to miejsce powstanie coś nowego, zdrowego, opartego zupełnie o rachunek ekonomiczny, a nie o kalkulację polityczną. Uważam, że ekonomia jest kluczem do dobrego funkcjonowania państwa i to chyba bardziej socjaldemokratyczny premier powiedział, że taki był w Polsce Leszek Miller, który powiedział o tym, że no dzielić można to, co się najpierw wyprodukuje i to on obniżył podatek i z tej obniżki podatku pierwszego roku bodajże 8 czy 7 miliardów było większych wpływów. To są fakty. W tym tygodniu lista 100 najbogatszych Polaków, a na wakacje pierwsza z kolekcji książek Marii Nurowskiej. Już w kioskach.